Natomiast pani Aleksandra zadała bardzo ważne pytanie i bardzo prawdziwe. Co w sytuacji, kiedy mamy ewidentny opór ze strony rodziców, a wiemy, że dzieci są zagrożone? Wiecie państwo, ja myślę, że to jest jeden z wielkich, wielkich wyzwań, z którymi państwo się spotykacie, ponieważ gdzie jest ta granica? Gdzie jest ta granica, w której mówimy o tym, że tak naprawdę już dziecko nie powinno być, a gdzie jeszcze powinniśmy pomagać rodzinie? Cały czas podkreślam, że tutaj ta ciężar ciężkości powinien być po stronie rodziny i ich pragnień, ażeby dziecko zostało z nimi. Gdzie jest ta granica, w której powinniśmy powiedzieć dosyć, basta, robimy, podejmujemy działania związane z tym, żeby jednak dziecko trafiło do pieczy. To jest szalenie trudne. W momencie, kiedy jest to takie ewidentne, tak, to znaczy jest przemoc i to taka otwarta przemoc, widać, że dziecko jest zagrożone, to jest to prostsze, tak? Wtedy wiemy, że tak trzeba. Myślę, że łatwiej też państwu pokonać pewne zupełnie zrozumiałe problemy emocjonalne, które się wiążą z takim odebraniem dziecku rodziny, bo o tym mówiłam na... O, przepraszam bardzo, przepraszam, byłam pewna, że wyłączyłam. O, już teraz nikt nam nie będzie przeszkadzał. Więc wiecie państwo, taka sytuacja związana właśnie z tym, że gdzieś jesteście w środowisku, jesteście w pewien sposób związani z klientem, bo trudno się nie związać, szczególnie kiedy od lat na przykład państwo w tym środowisku bywacie. Macie też poczucie tego odpowiedzialności z jednej strony za dziecko, z drugiej strony poczucie, że co robić, żeby tego dziecka nie skrzywdzić. I teraz tak. Co moim zdaniem? Oczywiście tu nie mam opisu sytuacji, więc bardzo trudno mi jest tak trochę w ciemno mówić, ale będę mówiła o różnych sytuacjach i może wtedy uda się jakby trafić akurat z tą sytuacją, albo jeżeli jest pani Aleksandra, może nam po prostu doopowie potem, jeżeli nie będzie to wyczerpujące. Chciałabym, żebyśmy, proszę państwa, porozmawiali przede wszystkim właśnie o tej granicy. O tej granicy, która wiąże się z poczuciem waszej odpowiedzialności za to, co robicie, za co odpowiadacie. Ja na każdym szkoleniu, na każdym spotkaniu mówię w sposób taki bardzo kategoryczny, choć z reguły wypowiadam się raczej niekategorycznie, to w tym wypadku jestem przekonana o tym, że to, co trzeba sobie postawić, to sobie postawić pytanie, za co ja odpowiadam. I kiedy państwo macie interwencję w rodzinie, w której jest dziecko i prowadzicie w tej rodzinie pracę socjalną, prowadzicie też pewnie działania związane ze świadczeniami finansowymi, to pytanie jest szczególnie istotne. I teraz co moim zdaniem, o czym, co ja robiłabym jako takie kamienie milowe mojego działania w rodzinie. Po pierwsze, i to jest jakby pierwsza rzecz, czy życie i zdrowie dziecka nie jest zagrożone? Ale nie jest zagrożone w sposób bezpośredni, tak? Czy dziecko ma co jeść, czy dziecko jest ubierane przez matkę, ojca adekwatnie do pory roku, czy nie ma tam bicia, czy nie ma tam nie tyle picia, bo ja akurat uważam, że oczywiście picie alkoholu przy dziecku jest niewłaściwe, ale nie trochę też przesadzamy w niektórych sytuacjach. No bo proszę państwa, powtarzam to bardzo często, mam już na szczęście dorosłe dziecko, więc nie boję się tego powiedzieć, że pewnie gdyby te przepisy, które są teraz, a przede wszystkim może nie przepisy, a podejście służb do tych przepisów było, to zapewne moje dziecko też mogłoby być odebrane, ponieważ myśmy bardzo często robili ze znajomymi spotkania, w którym my dorośli siedzieliśmy w jednym pokoju, gdzie był alkohol, choć nikt nie był pijany, tak żeby było to zagrożenie. Natomiast dzieci były w drugim pokoju, ponieważ akurat mieliśmy dzieci w wspólnym wieku. I to się chyba dosyć często zdarzało i nie było dla nas z tamtego punktu widzenia nic złego. Nadal nie uważam, żeby było to coś złego. Jest ważne, czy dziecku zagraża niebezpieczeństwo. Policja ma cały zestaw pytań, który pozwala na odpowiedzenie, czy ta sytuacja zagraża życiu dziecka i czy jest przemocą. Bo odbiór dziecka, nawet w interwencyjnym trybie, nie jest tylko dlatego, że ktoś wypił na przykład dwa piwa, tylko jest wtedy, kiedy dziecko jest zagrożone. Więc pierwsza ta sytuacja, w której w ogóle nie ma dyskusji. Jeżeli państwo trafiacie na sytuację, w której, bo znowu, picie, a picie, tak? Czym innym jest wypicie dwóch kieliszków wina czy dwóch piw, czym innym jest bycie nieprzytomną,
czym innym jest picie w momencie, kiedy mamy dzieci, powiedzmy w wieku, nie wiem, 11-12 lat, które w jakiś sposób są gotowe do zabezpieczenia samodzielnie swoich potrzeb, a czym innym, kiedy mamy niemowlę. Więc to wszystko, to jest właśnie ta niezwykłość naszej pracy, państwa pracy, że tak ciężko jest powiedzieć, ta sytuacja jest taka i tak się zachowuj, bo taka jest szufladka. Nie ma takich szufladek, bo to gdzieś wszędzie zależy trochę od sytuacji, od kontekstu, od państwa intuicji, od państwa poczucia, że tak się powinno zadziać. To, co mi się nie podoba, to i czego nie chciałabym, żeby było w pracy socjalnej, to powiedzenie zabieram, bo ja się będę czuł bezpiecznie, bo mi coś grozi. Proszę Państwa, my patrzymy na dobro dziecka przede wszystkim. I jeśli dobro jego nie jest, jego życie nie jest zagrożone, jego zdrowie nie jest zagrożone, to dziecko powinno w tym środowisku zostać, w moim odczuciu. Aczkolwiek, tak jak mówię, znowu pytanie, co to znaczy. I teraz tak, mamy taką sytuację, w której nie ma wątpliwości, dziecko jest zabierane interwencyjnie, ponieważ jest przemoc, dziecko jest bite, dziecko jest zagrożone, dziecko ma nieadekwatną do jego potrzeb opiekę i to taką zagrażającą. I wtedy nie ma dyskusji. Wtedy zabieramy i bardzo szybko, jeżeli rodzina nie chce pracować, bardzo szybko idziemy w kierunku, ażeby uregulować jego sytuację, czyli żeby rodzicom odebrać prawa, bo to, co jest bardzo niedobre w sytuacji naszej pieczy zastępczej, to ta feryjność pieczy, tak? Czyli dziecko tak naprawdę teoretycznie jest zabrane, bo jest zagrożenie życia i zdrowia, ale praktycznie to dziecko jest na święta, jest 2 miesiące wakacji i jest w tym środowisku, więc co? W czasie wakacji nie ma zagrożenia, a jest od 1 września. Szalenie dużo rzeczy, które trzeba ułożyć, ale zostawmy, bo one nie dotyczą pracy socjalnej. To jest kwestia pracy sądów, opinii kuratorów, pedagogów, wielu innych rzeczy. Natomiast kiedy widzimy na przykład, że, i to jest ta druga sytuacja dla mnie, kiedy widzimy na przykład, że to dziecko nie ma bezpośredniego zagrożenia. Rodzice nie są rodzicami agresorami, nie są osobami stosującymi przemoc, ale to zagrożenie wynika z tego, że pracownik widzi, że dziecko nie ma do końca możliwości rozwoju. To jest bardzo często w sytuacji, kiedy rodzice mają obniżoną normę intelektualną albo po prostu z tych czy innych powodów nie zabezpieczą dziecku możliwości rozwoju. I też słyszę o tym, trzeba dziecku dać szansę, ja się z tym zgadzam, tylko nie przez umieszczenie w pieczy, proszę Państwa. W tym wypadku praca z rodziną i z tym dzieckiem polega na tym, że budujecie Państwo jako przedstawiciele gminy taki system zabezpieczeń, żeby dziecko mogło rozwijać swój potencjał przez współpracę ze szkołą, zajęciami, które szkoła może dostarczyć, przez korepetycje, przez uczestnictwo w placówce wsparcia dziennego i wielu innych sytuacji. Natomiast co zrobić, i myślę, że to jest ten moment, o którym rozmawiamy, kiedy widzimy, że jednak jest to zagrożenie, rodzice tego nie widzą i jest pytanie, dlaczego tego nie widzą. Wiecie Państwo, jest czasami sytuacja, ja często w tych moich spotkaniach z Państwem posługuję się tą metaforą słonia, tak? Czyli tego, że teoretycznie wszyscy widzimy, jak słoń wygląda, natomiast w momencie, kiedy mamy pewien niedoskonałość dostępu do informacji, to wcale to nie jest takie oczywiste, bo ten słoń może być przez nas i przez rodzinę, ta rzeczywistość, którą jest słoń, może być interpretowana bardzo różnie. I pierwsza podstawowa moja rada, zobaczyć, jak rodzina widzi tę rzeczywistość. Dlaczego oni nie widzą, że dzieci są zagrożone? Co jest powodem, dla którego oni tego nie widzą? To jest jakby pierwsza rzecz. Stawiam w ciemno, że jednym z powodów, które się dosyć często dzieje, to dlatego, że po prostu nie widzą, ponieważ sami mieli doświadczenia, które były o wiele bardziej traumatyczne. I dla nich to, co się dzieje w ich domu, to jak oni realizują funkcję opiekuńczo-wychowawczą, nie jest w żaden sposób zagrożeniem dla dziecka, bo oni przeżyli, chociaż mieli o wiele gorzej. Ja miałam parę takich rozmów, gdzie matki w żaden sposób nie chciały zrozumieć, dlaczego z naszego punktu widzenia jako instytucji dziecko nie może z nią na ten moment zostać i ona musi podjąć jakąś pracę. I wręcz mi mówiła jedna z tych matek, że ale proszę Panią, ja jestem dobrą matką. Moja matka to był potwór. Zamykała mnie w piwnicy, przywiązywała mnie do krzesła, biła mnie gorącą patelnią.
Ja w życiu tego swojemu dziecku nie zrobię. Dlaczego pani mówi mi, że ja jestem złą matką? Czyli dla mnie tu pierwsze takie próba zrobienia krok w tył i posłuchania, jak ta rodzina widzi tą sytuację. Co jest powodem, że macie państwo inny odbiór rzeczywistości? To jest jakby pierwsza rzecz, którą można zrobić, powtarzam, wtedy, kiedy nie ma bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia dziecka, bo wtedy nie ma czasu na takie rzeczy. Wtedy po prostu dziecko odbieramy w trybie interwencyjnym, czy no, najlepiej w trybie interwencyjnym i po prostu pracujemy z rodziną, jeżeli będzie chciała. Więc pierwsza rzecz to jest zobaczenie tego, dlaczego rodzice nie widzą tego oporu. Posłuchanie ich. Wyjście ze swojej rzeczywistości i nie zakładanie, że my wiemy, o tym dużo mówiłam na tym webinarium, ale powtórzę, bo to jest podstawa. Jeżeli państwo naprawdę chcecie pracować pracą socjalną z klientem, z rodziną, która ma problemy opiekuńczo-wychowawcze, to jak mówi Tomasz Zieliński, którego podcasty bardzo gorąco polecam doceniać, a nie oceniać, to jak budować relacje z dzieckiem, ale tak naprawdę myślę, że wiele rzeczy można przełożyć na pracę właśnie socjalną. Błogosławiona niewiedza. Nie zakładajmy, że my coś wiemy. Nie zakładajmy, że my wiemy, jakie są mechanizmy i dlaczego ta rodzina tak funkcjonuje. Nie zakładajmy, że my wiemy, co ta rodzina może nam powiedzieć. Nie mówmy za nich. Usiądźmy z nimi i posłuchajmy. A wcześniej puśćmy komunikat. To jest następna rzecz, którą mocno polecam. Ja nie oceniam. Ja chcę pomóc. Ja chcę zrozumieć. Nauczcie mnie, jak być pracownikiem socjalnym, który może wam pomóc. Jak być asystentem, który może wam pomóc. Czego? Co mogę zrobić? To jest jedna z takich bardzo istotnych elementów pracy socjalnej, kiedy my wycofujemy się ze swojego obszaru wiedzy i oceny i mówimy: jestem z wami, powiedzcie mi, co możemy zrobić. Mamy wspólną sprawę, wy większą, bo to jest wasze dziecko i wy je kochacie, ale ja się też czuję za nie odpowiedzialny. Nie, ja nie mówię, że wy jesteście złymi rodzicami. Ja tylko chcę wam przedstawić, jak to wygląda z mojej strony. I to jest następna rzecz. Poza tym, że powinniśmy ich posłuchać, powinniśmy posłuchać ich rzeczywistości, to również powinniśmy powiedzieć jasno, jak to wygląda z naszej strony. Czyli mieć argumenty dla nich, dlaczego ja widzę, że dziecko jest zagrożone. I nie mówić ich na zasadzie, bo pani nie dopilnowała i dziecko wyszło bez butów, albo dziecko wyszło bez kurtki, bo pani spała. Tylko zapytać, co się zadziało takiego, że Tomek poszedł do szkoły bez kurtki, chociaż było 10 stopni albo nawet mniej. Co się zadziało takiego i czy jest coś, co mogę zrobić, żeby coś takiego się nie działo? Co spowodowało, że tak się zadziało? Przecież tak zawsze nie jest. Więc co się stało w tej sytuacji? Rozmawiajmy o faktach, ale nie rozmawiajmy z kategorii oceny i tego, że na pewno wiemy, że ta osoba, która jest po drugiej stronie, coś zrobiła nie tak, tylko mówimy: opowiedz mi o tej sytuacji. Powiedz mi, co się wtedy stało, bo ja znam tylko fakt. Natomiast chciałabym zrozumieć, dlaczego matka, którą uważam za naprawdę dobrą matkę, dlaczego się to wydarzyło, dlaczego ten Tomek poszedł bez tej kurtki. I nie dopowiadajmy, bo to jest taki trochę z automatu. Często mamy taką sytuację, w której mówimy, no bo może, tak, i podpowiadamy, bo nie wiem, bo może nie zauważyła pani, bo może pani była zajęta młodszym dzieckiem, bo może coś tam. Nie wiemy. Słuchamy. Chcemy, żeby ona powiedziała, co się zadziało. I jeśli nawet powie, wie pani co, tak, no nawaliłam. Nie zauważyłam, nie wiem, nie dopilnowałam. To powiemy: ok, to się zadziało, tego już nie zmienimy. Co możemy zrobić wspólnie, żeby tak już nie było? A może trzeba porozmawiać z Tomkiem, ma te 7, 8, 9 lat, żeby on już wiedział, że bez kurtki wychodzić w taką pogodę nie można. No można sobie już czapkę darować, tak? Bo to jest młody człowiek, ale bez kurtki to już na pewno nie. Więc
budujemy podobnie, pracownik socjalny, asystent buduje jakby koalicję z rodzicami, ale nie przeciwko dziecku. Ta koalicja jest ogarniająca dziecko. Co ja, naucz mnie, jak mam być takim pracownikiem. Proszę mnie nauczyć. Proszę mi powiedzieć. To nieprawda, że państwo musicie wiedzieć. Mówiono wam, że musicie wiedzieć, bo skończyliście szkołę, bo macie doświadczenie. Nie, wcale nie musicie. Wcale nie musicie. Dlatego, że jesteście tu i teraz w nowej sytuacji. Każda sytuacja jest nowa. Dlatego starajcie się państwo tą sytuację poznać. Ale poznać od strony klienta i pokazać mu swoją wersję. Pokazać mu swoją wersję słonia. To jest jakby jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy. Cały czas powtarzam, w sytuacji, kiedy to zagrożenie dziecka nie jest zagrożeniem bezpośrednim zdrowia i życia, tylko wynika po prostu z tego, że prawdopodobnie w tej rodzinie można byłoby coś zrobić więcej. Czyli słuchamy, pytamy, pokazujemy swoją wersję, nie oceniamy, tylko staramy się zrozumieć i cały czas pracujemy na zmianie. Czyli cały czas pracujemy pytaniami na zasadzie, co można zrobić, żeby było inaczej. Ale żeby wiedzieć, jak ma być inaczej, to jest następna rzecz, którą przy pracy na zmianie szalenie jest ważna, żeby porozmawiać z klientem, czego on tak naprawdę chciałby. Mówiłam, pokazywałam na webinarium tą nierówność i bardzo ważne jest, jaką wizję swojego funkcjonowania jako rodzica ma ten człowiek albo ci ludzie. I też zapytanie, czy jest coś, co mogłoby mu ułatwić to bycie tym rodzicem, bo bycie rodzicem jest generalnie strasznie trudne. Tym bardziej, że w ogóle się nas tego nie uczy, prawda? To nie jest tylko kwestia problemu naszych klientów. W ogóle nie uczy nas się bycia rodzicem. Ale państwo macie tą niepowtarzalną okazję, by zaproponować rodzinie narzędzia. Właśnie szkoła dla rodziców, tylko zadbajcie, żeby ona była dopasowana do możliwości rodziny. To, co jest szalenie ważne, to jeżeli macie rodziców o obniżonej normie intelektualnej, rozmawiajcie z poradnią czy z organizacją, która wam tą szkołę dla rodziców prowadzi, albo jeżeli sami prowadzicie, zadbajcie, żeby ten program był dopasowany do możliwości tych rodzin. Bo proszę państwa, nie uczymy się przez to, że mamy poczucie, że jesteśmy coraz gorsi. Oni i tak nie mają dobrego mniemania najczęściej na swój temat, nawet jeśli mówią inaczej. To proszę państwa, jeszcze pójście do szkoły dla rodziców, gdzie na przykład są bardzo różne rodziny i są rodziny, które, no nie wiem, mają problem z nastoletnim dzieckiem, ale mają na przykład wyższe wykształcenie i są rodziny o obniżonej normie intelektualnej, nie odnajdą się te drugie. Będą znowu mieli poczucie, że znowu nie dają radę, znowu jest coś gorszego. A proszę państwa, kiedy mamy takie emocje, to reagujemy agresją albo ucieczką. Bo to jest ten gadzi móżdżek, który nam się ujawnia. Ale możecie państwo tej rodzinie ją zapytać, co pomogłoby, co można zrobić w takiej sytuacji, kiedy państwo widzicie, że może ta rodzina wymaga wsparcia, przede wszystkim dziecko, a może popracować konferencją grupy rodzinnej. Może warto byłoby zaprosić, oczywiście za zgodą tej rodziny, tych wszystkich istotnych dla nich osób i zostawić ich z pytaniem, co kto może zrobić, albo zostać z nimi i zrobić taką grupę wsparcia jak u malezyjskich Indian, żeby każdy powiedział, co może zrobić, ale zadbać też o to, żeby rodzina też miała jakby możliwość powiedzenia, co ona zrobi. Ja wiem, że branie jest generalnie takie, wydaje się być takie atrakcyjne, ale czy na pewno? Czy państwo dobrze się czujecie w sytuacji, w której tylko jesteście biorcami? No chyba niekoniecznie. Bo jeszcze w takiej sytuacji, kiedy to dawanie jest dlatego, że sobie z czymś nie dajecie rady, to jest też forma etykietkowania. To jest też mówienie, że jest sytuacja, w której wy nie stoicie na odpowiednim poziomie, a nikt tego nie lubi, nikt tego nie chce. Więc może warto, ażeby to była przyjazna rozmowa, w której rodzina też daje jakiś swój wkład. Świetnym narzędziem w takim przypadku jest na przykład rodzina wspierająca. Narzędzie, które tak rzadko kiedy jest stosowane.
Mamy bardzo mało tych rodzin wspierających. To jest zresztą osobna rozmowa i pewnie na osobny temat. Natomiast warto byłoby, może tak, może właśnie jest, to nie musi być przecież rodzina, może to jest jakaś starsza pani, która mieszka obok i tak naprawdę od dziecka zna tych rodziców, albo przynajmniej matkę czy ojca, i jest kimś ważnym dla nich i może ona by mogła im po prostu pomóc, pomóc radzić sobie w tych sytuacjach, w których oni sobie nie radzą. I może warto po prostu, żeby w tym momencie oni też no, pomogli jej, zrobili zakupy, pomyli okna, zrobili coś, co spowodowałoby, że staliby się partnerami. Ale to też jest narzędzie, które mogłoby pokazać, bo ona też mogłaby powiedzieć: oj dziecko, dziecko, ale nie krzycz tak na tego Jasia. Pamiętasz, jak twoja mama krzyczała na ciebie, jak ty się wtedy czułaś? Ona bardziej niż my może to powiedzieć, bo ona była w tym jej dzieciństwie. Na przykład, bo mówię tylko o tym na przykład. Czyli co możemy zrobić? Możemy zaangażować konferencję grupy rodzinnej, możemy zrobić rodzinę wspierającą. Możemy zaproponować, i to jest narzędzie, którego nie rozumiem, czemu tak rzadko wykorzystujemy. Możemy zapytać, czy Państwo nie chcieliby porozmawiać z innymi rodzicami, którzy mają podobną sytuację. Grupa wsparcia. Kto będzie lepszym odbiorcą, ale kto też lepiej zrozumie, ale kto też lepiej pokaże tą rzeczywistość, jak nie ktoś, kto przeżywa podobne rzeczy. A przecież grupa wsparcia nic nie kosztuje. Tak naprawdę jest budowanie grupy wsparcia z rodziców, którzy mają właśnie podobny problem, podobne dzieci. Trzeba bardzo uważać na grupie wsparcia. Grupę wsparcia trzeba bardzo mądrze dobierać, żeby pamiętać, by osoby uczestniczące w tej grupie miały podobny problem. Bo jeśli nie, to będziecie Państwo, nie wiem, czy oglądaliście Lot nad kukułczym gniazdem, ja bardzo, bardzo polecam. Tam jest właśnie pokazanie, tam jest to prawda grupa terapeutyczna, ale bardzo podobne są zasady w budowaniu grupy wsparcia, jak nie powinno się jej robić. Tak? Czyli jeżeli każdy ma inną chorobę, inną jednostkę, chorobową, inny sposób patrzenia na rzeczywistość i trudno się dziwić, że tam występuje konflikt. Czyli możemy zbudować grupę wsparcia, możemy zaproponować udział w grupie wsparcia, gdzie ci rodzice może bardziej niż od nas przyjmą informację, że jednak może coś trzeba byłoby zmienić. Może trzeba zapytać, czy edukacja finansowo-społeczna nie jest im potrzebna. Taki kurs właśnie edukacji, który jest świetnym narzędziem do tego, żeby rodzice też zobaczyli, że inni też mają problem, jest raz, ale że mają wpływ. Bo czego brakuje naszym klientom, to poczucia wpływu na własne życie. Ciągle ktoś za nich decyduje. To pracownik socjalny, to kurator, to policjant. Tak bardzo potrzebują tego, żeby poczuć, że to oni odpowiadają, a Państwo potrzebujecie, żeby oni to poczuli, bo inaczej to Wy będziecie odpowiedzialni za ich życie i będziecie ich ciągnąć, czego się nie da, bo nie da się ciągnąć, nie wiem, 20, 30 czy nawet mniejszej ilości klientów, tak naprawdę jednej rodziny Państwo nie jesteście w stanie pociągnąć. Co można zrobić? Z jakich narzędzi skorzystać, kiedy właśnie widać, że jest opór? Może zastanowić się, czy nie powinno w tej rodzinie porozmawiać ktoś inny. Proszę nie traktować tego jako zarzutu w stosunku do Waszych kwalifikacji, bo tak nie jest. Jesteście Państwo na pewno wysoko wykwalifikowanymi osobami, ale czasami warto się wymienić. Czasami warto jest, żeby ktoś wszedł do tego środowiska, ktoś zupełnie z czystą kartą, ktoś, kto zupełnie tej rodziny nie zna. Może Państwo w niej jesteście już za mocno, może za bardzo jesteście w pewnej kolejnach. Wiedza ogranicza. Wiedza o tym, co my wiemy o tej rodzinie, też może Państwa ograniczać. Więc może warto poprosić, żeby to był pedagog szkolny. Może warto poprosić, żeby to był na przykład interwent kryzysowy z PCPR-u, albo psycholog z PCPR-u, albo psycholog od Was, albo inny pracownik socjalny, albo asystent, jeżeli Państwo jesteście pracownikami socjalnymi. Ktoś, kto mógłby. Okej, następne pytanie. W sytuacji, gdy rodzina odmawia pracy socjalnej, słownie i pisemnie odmawia asystenta rodziny, nadal do ośrodka docierają na przykład z placówki oświatowej czy anonimy, że w rodzinie występuje problem opiekuńczo-wychowawczy, czy nadal mamy nachodzić rodzinę, czy wyrazić zgodę na współpracę? Proszę Państwa, nie. Jeżeli Państwo macie poczucie, że faktycznie ta propozycja współpracy była taką propozycją, którą ta rodzina mogłaby przyjąć, tak? Bo to jest też ważne. To, co ja proponuję w takiej sytuacji, pomijając już to, że należy tą sytuację popchnąć dalej do sądu, tak? Bo jeśli Państwo macie taką wiedzę, oczywiście nie piszecie do sądu, że ta wiedza jest potwierdzona, bo Wy nie macie potwierdzenia, ale jeżeli coś takiego się dzieje, sąd powinien się dowiedzieć. A co Wy powinniście zrobić moim zdaniem? Co zresztą często robimy też w sytuacji, kiedy jest taka, na przykład sądownie jest asystentura, to też jest taki moment, kiedy się zatrzymam, bo różne są
sytuację, w której na przykład są ośrodki, w której jeżeli sąd wyznaczy sądową asystenturę, to asystent chodzi tam przez pół roku albo i dłużej, pomimo tego, że rodzina się nie wyraża zgody na współpracę. Proszę Państwa, to jest absolutne, no, takie dziwne podejście do zapisów ustawowych. Nie ma innej asystentury. To, że sąd wyraził zdanie, że asystent jest tam potrzebny, okej, okay, Państwo jako ośrodek dostarczacie tego asystenta, powiedzmy, tak, tą usługę, ale nadal to rodzina musi wyrazić zgodę. Jeżeli sąd mówi o tym, że rodzina ma iść na terapię, to terapeuta nie biega za tą rodziną. Jest po prostu informacja, że może skorzystać z ośrodka terapii. To jest zapewnienie usługi, a nie zmuszenie, którego nie możecie zrobić. Czyli w takich sytuacjach, czy w tej właśnie sądowej, której od razu informujemy po którymś tam, powiedzmy, wejściu, że po prostu ta rodzina nie chce współpracować, nie widzicie Państwo możliwości, co ja bym robiła i co, do czego namawiam często moje OPS-y, to pisałabym do tej rodziny pismo. Jeśli nie możemy się spotkać, to takie właśnie pismo, że i to takie nie urzędowe, że tam, prawda, i tak dalej, pod rygorem i tak dalej, tylko takie zwykłe, ludzkie. Że proszę Państwa, jesteśmy tutaj po to, żeby Państwu pomóc. Słyszeliśmy, że może jest taka sytuacja, w której jest szansa na to, że ta nasza pomoc może być Państwu potrzebna. Ale rozumiemy, mamy problem ze spotkaniem się, rozumiemy, że Państwo pracujecie, macie problem ze spotkaniem się z nami, albo kiedy odmawia asystentury, rozumiemy, że Państwo odmówiliście tej asystentury. Takie jest Wasze prawo. Oczywiście ja też informowałabym od razu, że konsekwencją jest jednak podanie sprawy dalej, tak, że nie możecie. Uważam, że trzeba być w zgodzie z klientem i ja nigdy nie czarowałam klienta. Jeżeli konsekwencją będzie oddanie wniosku do sądu, to należy to po prostu zrobić, tak? Trzeba puścić wniosek do sądu. Klient powinien o tym wiedzieć, że taka będzie dalsza procedura. Ale w tym liście napisałabym, proszę Państwa, proszę pamiętać, że jesteśmy. I proszę pamiętać, że to, że Państwo odmówiliście w tu i teraz, pewnie macie swoje powody. To nie jest powód, dla którego nie możecie skorzystać z asystentury w przyszłości. Czekamy na Państwa. Jeżeli Państwo w którymś momencie uznacie, że dacie nam szansę, byśmy pokazali, że jest nasze narzędzia, bo my za Państwa nie będziemy wychowywać dzieci. My jedynie możemy pomóc, żeby to było łatwiejsze, bo jest to trudne wyzwanie. Więc jeżeli Państwo jesteście w stanie gdzieś w którymś momencie stwierdzić, że to tak, już jest taki moment, że chcecie, albo uważacie, że już jest taki moment, że powinniście, to proszę pamiętać, że wystarczy przyjść i zadeklarować, że Państwo chcecie tego asystenta. I wysłałabym taki list. Wysłałabym taki list, który pozwala po pierwsze zbudować taki rodzaj mostu, tak? Czyli ta rodzina, która z jakichś takich czy innych powodów w tym momencie tego asystenta nie chce, może nie będzie miała takiego oporu, bo może przemyśli albo, nie wiem, poczuje się nawet zmuszona, bo będzie się bała, że dziecko zostanie odebrane. Różne są motywy, dla których ludzie się godzą na asystenta. Natomiast jeżeli to będzie ułatwione, to nie będzie najeżona cała negatywnymi emocjami, tak? Bo to nawet jeżeli stwierdzi, że tak, ale lęk, ale strach, co oni powiedzą, wyśmieją mnie, powiedzą, że nie chciałam, a teraz chcę, tak? I tak dalej. Proszę Państwa, pamiętajmy, że nasi klienci naprawdę to są osoby o obniżonym poczuciu wartości, a wszyscy się boimy, nie tylko oni. Więc proszę sobie wyobrazić, co się dzieje w ich głowie, ich scenariusze są z reguły na nie. Dlatego tak ważnym jest, żeby troszeczkę wyjść z tego kanonu relacji, którą oni narzucają. Bo jeśli Państwo się uśmiechniecie do nich, jak oni wejdą i powiecie, o, cieszę się, że Pani przyszła, proszę usiąść, porozmawiamy. To zaskoczenie, które spowoduje, bo ten scenariusz był zupełnie inny. Znowu będzie się krzywić, znowu będzie mówić, że ja nic nie zrobiłam, znowu powie, nieważne, że macie rację. Dla nich ta sytuacja wejścia i przepracowania całego scenariusza rozmowy z Wami już jest nastawiona na pewnych emocjach. A w momencie, kiedy Państwo wybijacie ich z tego właśnie swoim pozytywnym zachowaniem, zupełnie inaczej toczy się rozmowa, tak? Czyli nie ma nachodzenia, ale jednocześnie też prosiłabym, żebyście Państwo tą rozmowę o tej współpracy po prostu też tak poprowadzili. Jeżeli to pracownik socjalny proponuje asystenta, no to myślę, że Państwo nie proponujecie, nie mówicie, bo tak się też zdarzało, ale to może gdzieś tam kiedyś na początku, teraz już chyba nie, że to jest, albo wie Pani, to będzie ktoś, kto Pani tutaj pomoże przy dzieciach, przypilnuje dzieci i tak dalej. Mówmy, kim jest asystent,
że towarzyszy rodzinie w zmianie, że jest osobą, która owszem, zna pewne rzeczy, zna pewne narzędzia, ale nie będzie wyręczać rodziców. Mało tego, podkreślę to, co już powiedziałam też na tamtym spotkaniu, że jeżeli pracownik socjalny albo asystent staje się adresatem pytań dzieci, czy można coś zrobić, albo czy pani uważa, że ja powinienem, to zawsze pamiętajmy, że my budujemy autorytet rodziców i nie wychodzimy poza nich. To rodzic powinien być dla dziecka najważniejszy, a my jesteśmy tylko z tyłu. I bardzo ważnym jest, żebyśmy szanowali tego rodzica przy dzieciach. Znaczy, no nie tylko przy dzieciach, ale szczególnie przy dzieciach. Drugi człowiek jest wrażliwy na to, czy go szanujemy. Każdy z nas swego szacunku nie tylko oczekuje, ale ma do niego prawo. My też. To jest odrębna kwestia. O tym będę mówić właśnie za 16 marca, kiedy będziemy rozmawiać o tym właśnie trudnym kliencie i bezpieczeństwie państwa w tej relacji. Natomiast w momencie, kiedy rozmawiamy, zwróćmy uwagę, jaki my budujemy klimat wobec naszego klienta. Czy my na pewno podnosimy jego poczucie sprawczości, a co za tym idzie też jego poczucie własnej wartości? Czy my na pewno budujemy w rodzinie takie poczucie szacunku do tego człowieka? Czy my przypadkiem, oczywiście nie to, że chcemy, ale czy my przypadkiem nie robimy tego właśnie odwrotnie, że te nasze działania, nasz sposób mówienia, nasz sposób traktowania tego klienta bardzo często przy dzieciach, czy to przypadkiem nie jest tak, że wtedy to dziecko patrzy i myśli sobie, dlaczego ta pani jest taka niedobra dla mojej mamy? Dlaczego ona na nią krzyczy? Dlaczego moja mama pozwala, żeby ktoś tak ją traktował? Więc warto jest sobie odpowiedzieć na to pytanie, zobaczyć siebie oczami klienta, zobaczyć siebie, jaki ja jestem w tej relacji. Bo nie mamy prawa się tak zachowywać. Tak jak nikt nie ma prawa krzyczeć na nas. Okej. Nie znamy rodziny, co jakiś czas dociera do środka anonim, żeby rozwiązać sytuację, bo zamieszkuje starsza osoba, prawdopodobnie z chorym, psychicznie dorosłym synem. W tej środowisku wysyłanie pism do klienta o kontakt, próby nawiązania kontaktu telefonicznego nie przynoszą żadnego efektu. Klienci milczą, nie nawiązują żadnego kontaktu. Czy nadal mamy próbować kontaktować się, a ciągnie się to nawiązanie już ponad rok czasu. I teraz moje pytanie jest takie, co jest w tych anonimach, tak? Bo wiecie Państwo, to, że osoby funkcjonują w sposób, który może się nie podobać sąsiadom, to jest jedno. Ale my nie jesteśmy od tego, żeby... również okazują się nieskuteczne, rozumiem. Dzielnicowy też próbował. Okej, czyli ja mówię, czy jest pytanie, bo jest to już rok, czyli jakby sytuacja bezpośredniego zagrożenia nie jest, aczkolwiek nie wiemy, bo jeśli jest choroba psychiczna, to też tego nie wiemy. Proszę Państwa, no to są takie momenty, w których to Państwo musicie, bo oczywiście, że możecie poprosić o wgląd w sytuację, no tylko tu nie ma dzieci, tak? To są dorośli. To oczywiście też jest istotne. No powiem szczerze, zależy o czym Państwo myślicie, bo taką ścieżką, która mogłaby być możliwa, szczególnie teraz przy zmianie przepisów, umieszczenie obojga w domu pomocy społecznej, jeśli jest taka potrzeba. Jeśli z sygnałów sąsiadów wygląda na to, że mamy moment, w którym jest zagrożenie życia lub zdrowia. Wtedy możemy sąd poprosić o umieszczenie obydwu osób bez zgody, tak? Ale to musicie mieć argumenty. Bo samo to, że ci ludzie nie chcą się z wami spotkać, oni mogą się nie chcieć z wami spotkać. Także trochę to jest pytanie o to, no bo skoro sam siedzi, wiecie, to jest anonim, tak? Warto jest wtedy, oczywiście ja wiem, że powinniśmy szanować anonimowość naszych klientów, no ale tu w tym momencie rozeznanie wśród sąsiadów wydaje mi się podstawą. Zapytanie właśnie, czy coś się dzieje, czy coś ich niepokoi, żeby zobaczyć, jakie są objawy tego, że ktoś się niepokoi, bo to jest anonim i może on wynikać z tego, że ktoś po prostu nie chce się za bardzo mieszać, ale nie może patrzeć na to, że ta kobieta, nie wiem, jest przez tego syna maltretowana albo... Tak? Dzień dobry. Wie Państwo, bo ja właśnie zadałam to pytanie. Powiem tak,
No sąsiedzi też za bardzo się nie odzywają, bo tak, my pracujemy do południa, więc wizyty w środowisku przeważnie sąsiadów nie ma, to są dwójka sąsiadów obok. I nasze wizyty z dzielnicowym też nie przyniosły efektu. Rodzina, my nic nie wiemy kompletnie o tej rodzinie. Jedynie co nam się udało, no to po omacku nawiązać kontakt z lekarzem rodzinnym, który też nam udostępnił nam numer telefonu kontaktowego do tej rodziny, ale to też nie przynosi efektu. Ale lekarz też nie ma z tą rodziną kontaktu od czasu pandemii. Także lekarz też ma związane ręce. Wysłaliśmy pismo do lekarza, że gdyby się pojawiły te osoby w poradni, to prosimy o nawiązanie kontaktu. Także tu na razie jest wszystko milczy. A jeżeli chodzi o tych sąsiadów, to sąsiedzi też za bardzo nam nie udzielają odpowiedzi, bo oni też nie mają rozeznania, kto za bardzo tam zamieszkuje, tylko wiedzą, że jest starsza osoba, syn i na tym się sprawa kończy. A co jakiś czas ktoś zadzwoni, żeby po prostu zorientować się, czy czasem ta kobieta nie potrzebuje pomocy, bo tam słyszeli krzyki jakieś albo głośne rozmowy. Ale no mówię, jeżeli my jesteśmy w godzinach do południa, to, do południowych, to my się nic nie możemy dowiedzieć, a dzielnicowego prosiliśmy, to dzielnicowy za przeproszeniem też nic nie może ustalić. Nawet w tych godzinach wieczornych, no to wtedy, jeżeli jest rozmowa z sąsiadami, to wygląda to tak, że oni za bardzo nie wiedzą, ale od czasu do czasu słyszą na przykład jakiś tam, może no nie krzyk, ale jakiś tam podniesiony ton głosu, widzą, że syn wychodzi rano, no i na tym się sprawa kończy, także my mamy tutaj od roku związane ręce, nadal co jakiś czas pracownik oczywiście co miesiąc próbuje tam wejść w środowisko i co 2-3 miesiące wysyłamy takie pisma z prośbą o kontakt, i z naszą ofertą pomocy, co możemy im mniej więcej zaoferować. Tylko nie wiadomo, jak długo mamy to ciągnąć. Jasne, natomiast wie Pani co, no ja myślę Pani Aleksandro, że jeżeli ktoś będzie dzwonił jeszcze i mówił o tym właśnie, że jest taki, że są te sytuacje, no które też nie są takie niepokojące, tak? No bo powiedzmy, nie macie żadnej przesłanki, no bo to, że ktoś mówi podniesionym głosem, no może ta starsza tak. Pani nie słucha. Mhm. No może, no tak, no tak podejrzewamy, nie? No więc tak, nie ma żadnego sygnału, no a wiecie, żyjemy w wolnym kraju, a wy w ogóle jesteście służbami pomocy, a nie przymusu. Ja robiłabym to, co robicie, czyli co jakiś czas bym zaglądała, gdyby ktoś zadzwonił i powiedział, to zaproponowałabym, że wtedy, kiedy jest, no powiedzmy, awantura, tak, to niech oni zadzwonią na policję, bo policja ma prawo wejść w takiej sytuacji. Mhm. I jeżeli oni się niepokoją, powiedziałabym również, że w momencie, gdyby cokolwiek, nie wiem, osoba właśnie robiła, wyszła nieodpowiednio ubrana, czy cokolwiek, no to wtedy prosicie o sygnał. Natomiast na ten moment ja uważam, że macie związane ręce. Ja przypominam sobie taką sytuację, kiedy miałam w Szczecinie, jak pracowałam, pana, który się rozbił przed izbą wytrzeźwień zimą namiotem. Rozbił się na trafiku, powiedziano, policja i Straż Miejska powiedziała, że ponieważ on nie ma, ponieważ on nie stoi, nie jest w ciągach komunikacyjnych, bo rozbił się na trawniku, a nie na chodniku, to oni nic nie mogą zrobić. Załatwiłam, nie powiem jakimi kanałami, tak, że była wizyta psychiatry, bo tu jest zawsze to ryzyko, tak? Czy osoba odpowiada za to, co za swoje, bo dopóki odpowiada i jest świadoma swoich działań, to przypominam, że każdy z nas ma prawo, jeżeli nie krzywdzi innych, nawet krzywdzi siebie, też mamy takie prawo, jeżeli jesteśmy zdrowi psychicznie, jest to nasza decyzja. Natomiast mi tu psychiatra powiedział, że pan absolutnie jest zdrowy psychicznie. Pan chciał dostać lokal socjalny od prezydenta Krzystka i powiedział, że tak będzie długo był, zasiłek stały zresztą nasz, tak długo będzie tam koczował, aż dostanie ten lokal. No i pracownik po prostu chodził raz na miesiąc, przynosił mu zasiłek. Wszyscy wkoło mu robili zakupy, byłam wzruszona patrząc, jak się nim zajmują. Na przykład mama z dzieckiem przywoziła mu piwo, żeby mu pewnie smutno i zimno nie było. Wiecie Państwo, my stoimy i też media do mnie przyjechały. Media do mnie przyjechały w pewnym momencie, co ja mogę zrobić? Ja mówię, a pan redaktor może ma jakiś pomysł, bo my chyba wyczerpaliśmy wszystkie narzędzia, ale chętnie posłucham, co można zrobić. No powiedział, że mnie obsmaruje, pojechał do pana, no ale pan klient powiedział, że poniżej 500 euro z mediami nie rozmawia, w związku z tym nie było audycji radiowej czy telewizyjnej. Ale proszę Państwa, no musimy pamiętać, że tylko sąd
jest władne, ażeby podejmować decyzję za obywatela. Więc jeśli was faktycznie coś niepokoi, to sąd jest taką instancją, do której można napisać, że taka sytuacja się dzieje, macie takie przesłanki i czy sąd widzi możliwość podjęcia jakichś działań, ale od strony przymusu, nie od strony pomocy społecznej. Natomiast wy podjęliście wszystkie działania, moim zdaniem, które są. Przypominam, że pomoc, że korzystanie z pomocy jest dobrowolne, jest to prawo, a nie obowiązek. I właśnie dobrze byłoby o tym po prostu pamiętać. Natomiast tak, no co jakiś czas bym tam pytała, a przede wszystkim jeżeli bym ktoś do mnie dzwonił, no to dziękując za zainteresowanie i za to, że ktoś, że to dobrze, że jesteśmy jakby nastawieni na kontakt z drugim człowiekiem, to prosiłabym jednak o to, żeby w razie czego osoba ta zadzwoniła na policję, jeśli będzie coś niepokojącego, jeśli będzie awantura, jeśli będzie jakaś głośna rozmowa. Syn wychodzi, czyli jest osobą, która samodzielnie funkcjonuje, możliwe, że opiekuje się matką. No, może tam się coś dziać. Ja nie twierdzę, że nie, tylko że nie bardzo wiem, jak można byłoby wejść do mieszkania, gdzie nie ma przesłanek, że tam się coś dzieje faktycznie zagrażającego życiu i zdrowiu. I nie, naprawdę myślę, że wszystko, co zrobiliście, to chyba jest możliwe do zrobienia. Aczkolwiek wszystko bym to opisała, właśnie proponuję sobie zerknąć do tej dokumentowania pracy socjalnej. Tam macie Państwo w materiale właśnie też karty pracy, które zostały wypracowane przez WRZOST w ramach standaryzacji pracy socjalnej. Można też wprowadzić, macie też zarządzeniem dyrektora OPS-u wprowadzoną jedną dokumentację. Można pomyśleć o czymś takim, żeby było jakby uzasadnienie dla prowadzenia tej dokumentacji. Można pomyśleć o własnych kartach. Rzeczy warto byłoby o tyle odnotowywać i nie robić notatek, bo notatki nie mają sensu, bo nie są w świetle KPA w ogóle żadnym dokumentem. Natomiast jeżeli coś trzeba byłoby gdzieś w pewnym momencie opowiedzieć o waszych działaniach, to możecie po prostu o tym już nie pamiętać, że byliście, że rozmawialiście i tak dalej. Więc taka karta albo pracy z klientem, albo karta pracy socjalnej wydaje mi się jest zasadna, bo wtedy po prostu wpisujecie datę i co się zadziało. Jest to jedno zdanie, a nie notatka służbowa, która zajmuje wam nie wiadomo ile czasu. Natomiast taką dokumentację tego, co robicie, bym robiła. To bym robiła, bo faktycznie osoba nie musi korzystać, ale wiadomo, że jeżeli coś się zadzieje, to będzie pytanie, a gdzie był pracownik socjalny? Ja na to pytanie kiedyś odpowiedziałam, jak mi zadał pan redaktor, w domu, bo powinien być w domu od 24, kiedy ojciec zanosił dziecko do szpitala, bo nakarmił je grochówką. Też nie wpadajmy w paranoję, tak? Mówmy sobie, za co odpowiadamy, ale przede wszystkim do czego jesteśmy. My jesteśmy służbami dobrowolnego wsparcia. I dopóki mamy poczucie, że rozmawiamy z kimś, kto ma świadomość swoich działań, bo w momencie choroby psychicznej to jest trochę inna interwencja, to ta osoba ma prawo do podejmowania własnych działań. Również ma prawo do niekorzystania z pomocy, chyba że dotyczy to jeszcze pogarszającej się sytuacji osoby zależnej. To wtedy wiemy, przepisy nam mówią, że trochę inaczej musimy do tego podejść. Ale jeżeli jest to dorosła osoba, jeżeli to ona sama o sobie stanowi i macie Państwo raczej przesłanki do tego, by myśleć, że ma możliwość do samostanowienia. Jesteście do wsparcia, a nie do podejmowania rzeczy za tą osobę. Także tutaj to myślę, że odpowiedziałam. Czy macie Państwo jeszcze jakiś rodzaj pytania? Coś, co mogłabym w jakiś sposób przegadać? Mamy jeszcze parę minut do... Czy mogę jeszcze raz zadać pytanie? Oczywiście. Wie Pani co, mamy też taki problem, bo tak, coraz częściej zdarzają nam się zgłoszenia i interweniujemy w sprawie osób chorych psychicznie bądź z zaburzeniami, no bo my tak naprawdę, jeżeli nie znamy rodziny, to nam też trudno od razu ocenić. I co zrobić w takim przypadku, jeżeli nawiążemy ten kontakt z tą osobą, tak naprawdę, no dobrze, no wpuści nas do domu, porozmawiamy, jeżeli nam się uda zrobić wywiad, to jest super, ale jeżeli z nami nie chce, za przeproszeniem, rozmawiać, no
rozmawia, bo udziela jakichś tam zdawkowych tych pytań, ale na przykład już z informacji przykładowo w ramach współpracy oddzielnicowego wiemy, że na przykład sąsiedzi, którzy zamieszkują obok, no nie widzą nic niepokojącego takiego, żeby zagrażało to życiu, tylko po prostu, no nie wiem, pani sama do siebie tam rozmawia, to mam takie pytanie, czy na przykład jeżeli ta osoba nam odmawia tego wsparcia, że nie chce skorzystać przykładowo z usług opiekuńczych, czy na przykład nie chce skorzystać, nie wiem, czy mamy możliwość zamówienia na przykład lekarza, psychologa czy psychiatry do domu i też nie chce z tego korzystać, to mam pytanie, czy my co jakiś czas ponawiamy te próby w tym środowisku, żeby, bo przykładowo jest tak, że no dobrze, no nie chce z nami rozmawiać, udzieliła nam sporadycznie jakiejś informacji, ale za jakiś czas znowu jest jakieś zgłoszenie, że na przykład żeby się zainteresować, bo tam znowu coś jest nie tak i znowu idziemy w to środowisko. Czy po prostu co jakiś czas też pomimo tego, że ta osoba nie chce mieć z nami nic wspólnego, ponawiać te wizyty w środowisku, proponować od nowa te oferty pomocy, co mamy? Czy wie pani, mogę tylko powiedzieć, co ja bym sugerowała, bo to oczywiście każdy z państwa odpowiada sam sobie, natomiast ja bym po pierwsze rozmawiała z tą osobą, ja wiem, że to jest czasami utrudniony kontakt, ale zapytałabym ją, czy ma coś przeciwko temu, że od czasu do czasu wpadniemy zapytać, jak się czuje. Mhm. Żeby po pierwsze jakby mieć jej zgodę, bo jeśli będzie jej zgoda, to jest okej, okay, no to po prostu od czasu do czasu to róbcie. Natomiast jeżeli nie ma tej zgody, ale nawet jakby była zgoda, to ja na pewno zrobiłabym i to pisemnie, informację do lekarza rodzinnego, że prosicie o taką, że dostaliście takie sygnały, że które mogą świadczyć. O ile namierzymy lekarza rodzinnego, bo to. No. O ile namierzycie, jasne, jeżeli namierzycie, bo pewnie czasami to też jest trudne. Natomiast jeżeli osoba, w ogóle jeżeli macie na przykład do dyspozycji u siebie w OPS-ie czy w PCPR-ze psychologa, wiecie, że macie taką interwencję, może warto pójść we dwie od razu i po prostu umówić i powiedzieć, że... Ja powiem tak, my zabezpieczamy się też tak, że jeżeli nam się uda, czy się nie uda nawiązać kontaktu, to my mamy taki mniej więcej wzór o prośbę do klienta o kontakt i te właśnie formy pomocy, co możemy zaoferować. Także w zależności tam od sytuacji to modyfikujemy ten wzór, ale staramy się po prostu wysyłać co jakiś czas takie pisma, że nadal oferujemy tą pomoc. No i wtedy no najwyżej no albo czekamy, czy się ktoś odezwie, a pomimo tego, że jeżeli się nie odzywa, to i tak próbuje tam pracownik chociaż raz w miesiącu tam wejść w to środowisko, nie? Jeżeli mamy cały czas te sygnały, że sygnały. Mhm. Tak, że cały czas coś tam się dzieje, ale my tak naprawdę no nie możemy nic więcej ustalić, nie? Jasne, no znaczy mówię, też jest to pytanie z tymi sygnałami, bo to, że ktoś chodzi i rozmawia do siebie, ja rozumiem, że to może trochę przeszkadzać, ale to gdzieś jest też obszar jego samostanowienia, nie? Ja mam też takie poczucie, że czasami na przykład sąsiedzi naciskają, no weźcie, zróbcie coś, no, ale pytanie, czy ten człowiek nie ma prawa żyć w swoim środowisku, czy on... Ja tylko przerwę, bo inaczej jest w sytuacji, gdy mamy jakieś tam zgłoszenia, policja nas też już informuje, że tam, nie wiem, no, sąsiedzi zgłaszają jakieś zagrożenie, ta osoba jest agresywna, no to ja mówię, to wtedy w ostateczności już robimy pismo do sądu o leczenie psychiatryczne i wtedy czekamy. Ale ja mówię, nieraz się zdarzają tylko takie sytuacje, że gdzieś mamy, że weźcie, pomóżcie tej kobiecie czy tam temu panu, bo coś jest nie tak, ale ja mówię, no ta osoba, jeżeli z nami rozmawia, no to jest fajnie, jeżeli tak jak pani mówi, wyrazi zgodę, żeby tam wejść na jakiś, co jakiś czas do niego, to jest okej, to wtedy pracownik w miarę tam monitoruje, ale zdarzają się właśnie takie sytuacje, że klienci odmawiają, no i my wtedy dla swojego zabezpieczenia po prostu wysyłamy te prośby o kontakt i z tą formą pomocy, nie? No to jeżeli wam to buduje poczucie bezpieczeństwa, to dla mnie wy jesteście ważni, natomiast macie państwo świadomość, że tak naprawdę to po prostu ta osoba też, no właśnie znowu jest to pytanie o tą granicę, tak? No właśnie. Ja gdzieś przede wszystkim rozmawiałabym z sąsiadami, żeby w momencie, gdyby widzieli coś, co faktycznie zagraża życiu i zdrowiu, to prosiłabym o kontakt, tak? Żeby to ten, natomiast same pewnego rodzaju utrudnienia w funkcjonowaniu sąsiedzkim,
no nie do końca to jest powód, dla którego wy macie interweniować, zresztą co macie zrobić? Ja mówię, kiedyś słyszałam właśnie, zabierzcie panią do domu pomocy społecznej. Ja mówię, ale dlaczego ja mam ją zabrać do domu? Powiecie, co to nie jest wazonik, żebym ją zabrała do domu pomocy społecznej, ale nawet jeżeli mówimy o trybie umieszczenia, to proszę mi powiedzieć, dlaczego mam to zrobić? Jeżeli ona funkcjonuje samodzielnie, robi zakupy, nie ma zaległości za mieszkanie, tak? Ma opłacone media, bo to też jest ważne, żeby wiedzieć, tak? że na przykład mamy takie sytuacje, to proszę mi powiedzieć, na jakiej podstawie ja mam tą kobietę wyrwać z jej mieszkania i umieścić w innym mieszkaniu tylko dlatego, że ona na przykład o godzinie 10 śpiewa. No jeżeli śpiewa za głośno, to proszę wezwać policję, od tego jest policja, nie my. Więc też trzeba jak gdyby dosyć jasno określić, bo wiecie Państwo, jest takie głębokie przekonanie, że Państwo jesteście od wszystkiego. I że tak naprawdę to jak czegoś nie wiadomo co, no ostatnie dodatki węglowe i te inne, to najlepszy dowód na to. Jak nie wiadomo co z tym zrobić, to wrzucić to do ośrodka pomocy społecznej. Jeżeli sami gdzieś, no jednocześnie ja wiem, że po prostu jest Wasza odpowiedzialność, empatyczność, słuchajcie też siebie, zastanówcie się, co, jak uważacie, czy jest bezpiecznie, żeby jeszcze tą osoba została, czy już należałoby podjąć nie tyle przez Was działania, tylko właśnie tak jak Pani mówi, sąd, lekarz, to nie Wy decydujecie w tych sytuacjach. Wy jedynie możecie uruchomić inne służby. Służby, które są tak naprawdę odpowiedzialne za tego człowieka, bo przecież to nie jest tak, że Wy jesteście odpowiedzialni w każdym aspekcie, a na pewno nie zdrowotnym, a już szczególnie w przypadku zdrowia psychicznego. Więc tutaj warto gdzieś też tu o tym pamiętać. No nie jest to proste, nie jest łatwe. Wiem, że Państwo też się różnych rzeczy obawiacie. Natomiast proponuję zachować taki zdrowy dystans do roli i pamiętać, że jesteście dobrowolnym wsparciem. To znaczy oczywiście nie możecie sobie powiedzieć, dobra, to nie obchodzi mnie, jak ktoś leży na ulicy i krwawi. Natomiast pytanie, jeżeli ktoś sobie idzie i jest w stanie usiąść sobie na ławeczce i wypić jogurt, mogę zapytać, czy chce pomocy. Oczywiście, jeżeli widzę, że jest starszy, niepełnosprawny, to jest fajne. Natomiast no, nie mogę go do tego zmusić. Jak to mówią, konia można doprowadzić do wodopoju, ale nikt nie zmusi go, żeby się napił wody, jeżeli nie chce. I tak samo jest z klientami. Zbliżamy się do końca tej godziny. Bardzo dziękuję, bardzo mi miło było z Panią porozmawiać. Jeszcze oddaję głos na chwilę Pani Izuni i będziemy kończyć dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że usłyszymy się, zobaczymy i przede wszystkim dużo, dużo siły, dużo cierpliwości i dużo ochronienia samego siebie. Cały czas powtarzam, pamiętajcie Państwo, że tak jak w samolocie, maseczkę nakłada się, najpierw rodzic nakłada, jeżeli ma pomóc dziecku. Państwo jesteście też w tej sytuacji, że jeżeli macie pomóc innym, musicie zadbać też o siebie.